I też się udało, super. Widoczne za mną fontanny Prima Baleriny zostały uruchomione kilka dni temu na nowym skwerze. Autorką tego eleganckiego projektu jest pani Małgorzata Chodakowska. Miejsce to służy mieszkańcom Poddębic oraz turystom do relaksu. Znajduje się pod parafią świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. No to zajadamy. Wygląda smacznie, kolorowo. Już próbuję. Super smak. Sosik doprawiony ekstra. Mięso kruchuteńkie, naprawdę rewelacja. Polecamy obiady domowe u Eli. Szarlotka przepyszna, cudowna, z sosem tofi. I tak zajadałam, że aż się poplamiłam. A teraz nie wiem, co zrobić. Nie wiem, jak ja będę prowadziła samochód z takim pełnym brzuchem. Słuchajcie, kochani, faktycznie poddębiczanie nie kłamią. Domowe obiadki u pani Eli są naprawdę domowe. Są bardzo pyszne, doprawione, dosmaczone i niedrogie, co jest bardzo ważne. Gorąco, gorąco zapraszamy na domowe obiadki u Eli. Ogród zmysłów w Poddębice. Kochani, nie wiem, co to jest, jestem bardzo ciekawa. Nazwa no, jest bardzo zachęcająca, żeby odwiedzić, także idziemy, zobaczymy, co tam jest. Kochani, ja się tutaj bawię czujnikiem. Zobaczymy, jak on działa. O. No tak, ja chcę wejść, a tu woda leci na mnie. O. Można się pobawić dźwiękiem. Wieczorem te fontanny podświetlone dopiero muszą zmysłowo wyglądać. Drodzy moi, tutaj nie są to huśtawki, to się nie buja, natomiast przepięknie ćwierkają ptaszki w momencie, kiedy się tutaj usiądzie. Drodzy moi, nie wiedziałam, że w Poddębicach znajduje się tak wspaniała budowla, jaką jest późnorenesansowy Pałac Grudzińskich. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Izby Regionalnej, która prezentuje stałą wystawę poświęconą Poddębicom i okolicy. Miejsce swoje ma tutaj również Dom Kultury i Sportu. Kochani, właśnie próbuję wody ze źródeł termalnych w Poddębicach. Naprawdę polecam. Bardzo, bardzo dobra w smaku i zdrowa. Drodzy moi, Paryż ma swoją wieżę Eiffla, a Poddębice mają swoje termy. Koniecznie, jak się jest w Poddębicach, trzeba skorzystać. Ja byłam, korzystałam. Rewelacja. Polecam gorąco. Drodzy moi, jestem w gospodarstwie agroturystycznym na skraju lasu. Jest ze mną właścicielka tego gospodarstwa, pani Dorota Gortat. Pani Doroto, bardzo proszę, niech pani opowie o swojej działalności agroturystycznej. Działalność agroturystyczną prowadzę od 2008 roku. Była to działalność tylko dwa pokoje do dyspozycji były. W 2015 roku rozpoczęłam działalność. 4 pokoje mam do dyspozycji, 3 łazienki, kuchnię do dyspozycji i do dnia dzisiejszego. No jestem bardzo zadowolona, bo lubię tą działalność i lubię kontakt z ludźmi. Miejsce to jest pełne kolorowych, pięknych kwiatów. Bardzo zachęca do wypoczynku, do relaksu. Jest tutaj cisza. Jest to ustronne miejsce położone na końcu wsi. I zachęcamy wszystkich zmęczonych zgiełkiem wielkich miast do przybywania tutaj i do relaksu, do wypoczynku. Dzięki tej wypasionej pszczółce w gospodarstwie agroturystycznym na skraju lasu możemy kupić takie oto miody. Słuchajcie, cudowne. Jeden akacjowy, drugi lipowy. Jest jeszcze wielokwiatowy i spadziowy. Gorąco zapraszam. Prawdziwe miody, naprawdę naturalne.